Zajmę się sprawą, która może być myląca. Chodzi o różnicę między kolekcjami jQuery a węzłami domu. Spójrzmy na ten kod. W pierwszej linii mamy document getElementById. Definiuję id, cuteness, słodkość i zapisuję to w tej zmiennej. W kolejnej linii program za pomocą jQuery wyszukuje element po id, cuteness i zapisuje go w tej zmiennej. Jaka jest wartość zwrotna tych funkcji? Czy obie te zmienne przechowują te same dane? Zatrzymajcie film i pomyślcie chwilę. Odpowiedź brzmi nie. Nie przechowują tych samych danych. Pierwsza zmienna przechowuje węzeł domu. A skoro tak, to znaczy, że możemy używać własności domu, czyli rzeczy, które daje nam przeglądarka, na przykład wewnętrzne HTML. Jak widzicie, właśnie teraz zmieniamy wewnętrzne HTML. A ta zmienna przechowuje kolekcję jQuery, specjalny obiekt stworzony przez bibliotekę. Skoro zaś zmienna zwraca kolekcję jQuery, to znaczy, że możemy stosować do niej metody jQuery, np. html. Widzicie, że można to zmienić. Ale gdybyśmy spróbowali zastosować tę metodę do tej zmiennej, nie udałoby się. Gdybyśmy spróbowali określić własność wewnętrznego HTML w tej zmiennej, też by nic nie wyszło. Może się zastanawiacie, dlaczego jQuery zadaje sobie trud i zmienia węzły domu w kolekcję jQuery? Dlaczego nie zwraca po prostu węzła domu? Cóż, jQuery daje nam również funkcje takie jak HTML i attr. Add class i CSS. Dzięki nim można modyfikować dom na przykład po to, by działał w różnych przeglądarkach. I załatwiamy sprawę małą ilością kodu. Biblioteka jQuery chce Wam ułatwić przywoływanie tych metod do wszystkiego, co znajdujecie i tworzycie z jej pomocą. Metody są definiowane tylko dla kolekcji jQuery i dlatego biblioteka zwraca obiekt ze swojej kolekcji. Dobrze. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego potrzebne są obiekty kolekcja jQuery. Ale i tak czasami trudno jest stwierdzić, która z waszych zmiennych przechowuje węzeł domu, a która kolekcję jQuery. Dlatego wielu z nas stosuje konwencję poprzedzamy zmienne typu kolekcja jQuery znaczkiem dolara. Zobaczmy. Mamy var, znaczek dolara heading równa się. Zrobimy to samo, co przedtem. Weźmiemy ID Cuteness i mamy zmienną jQuery. Zaraz to udowodnię. Jeszcze raz używamy jQuery. Dobrze. Stosuję tę konwencję, czyli zawsze, gdy widzę w swoim kodzie nazwę zmiennej zaczynającą się znaczkiem dolara, jestem pewna, że to obiekt kolekcja jQuery. I mogę stosować metody odpowiednie dla kolekcji jQuery. W porządku. Czasami potrzebuję dostępu do węzła domu. Wewnątrz kolekcji jQuery. Wyciągniemy go bez trudu. Pokażę jak. Stworzę zmienną, która będzie go przechowywać. Nazwę ją heading D. Obiekt kolekcja jQuery będę traktować jak tablicę. A ponieważ chcę wyciągnąć pierwszy dopasowany element, bo jest taki tylko jeden, to napiszę 0. Już załatwione. Teraz ta zmienna powinna przechowywać to samo co ta. Obie przechowują węzeł domu. Ten sam węzeł. Super. No dobrze. Może się zdarzyć, że będę chciała zmienić węzeł domu w kolekcję JQuery. Pokażę Wam, jak to zrobić. Stworzę zmienną, która zaczyna się od znaczka dolara. Już teraz. W tym celu przywołuję funkcję jQuery i wprowadzę zmienną węzeł domu. I teraz jQuery zrobi z tego kolekcję jQuery. Będziemy to tu przechowywać. Zatem heading j przechowuje teraz to samo co heading from j. Kolekcje jQuery zawierają ten element. Super! Mam nadzieję, że już lepiej rozumiecie różnicę między kolekcjami a węzłami domu. Nie musicie tego wszystkiego przekształcać ani zastanawiać się, co jest czym. Warto jednak to umieć, na wszelki wypadek. No i powinniście rozumieć, jakie dane przechowuje wasz program.